Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Neumajer. Uprzedzam, że to już jest ostatnia prezentacja, już obiad za chwilkę, także proszę się nie niecierpliwić. Chciałbym tu podziękować Przemkowi za prezentację Postgresa w wersji komercyjnej. Myślę, że przekonał Was, że ta baza danych może sprostać bardzo dużym wymaganiom wydajnościowym. No ale baza to nie wszystko, bo w końcu kiedyś liczba rdzeni się kończy i coś trzeba z tym problemem zrobić. I tu właśnie jest moja rola dzisiaj, żeby Państwa zachęcić do zapoznania się z dwoma produktami. Nie będę za długo ciągnął, skoro obiad za chwilę, tylko podam krótkie informacje i źródła, gdzie możecie zdobyć więcej informacji na ten temat. Możemy zresztą o tym porozmawiać przy obiedzie. Będzie to ciekawa przyprawa. Są to takie dwa produkty, czyli JBoss Enterprise Data Services i JBoss Enterprise Data Grid. Dwa produkty, które poszerzają paletę produktów middleware JBossa. Jak widać, nie tylko serwer aplikacyjny, ale też wiele innych udogodnień dla programistów i dla użytkowników. Ale po co to wszystko? No dlatego, że tych danych jest coraz więcej. Według badań IDC za rok 2011 na świecie wytworzono w zeszłym roku 1,8 zettabajta danych. Nikt oczywiście nie ma pojęcia, co to za wielka liczba, natomiast no, jakby ułożyć kompakty jeden na drugim, to ułożyłby się słupek, który by się skończył w połowie drogi do Marsa. Więc no, jesteśmy zdolni na tym całym świecie, jesteśmy w stanie wyprodukować tak wielkie ilości danych. Ponadto coraz więcej źródeł danych i to najróżniejszych, a to klasyczne serwery już bazodanowe, jakieś większe centra danych, ale też chmura. Chmura staje się coraz większym źródłem danych. Co więcej, kiedyś uważane za śmiecie takie rzeczy, które pojawiają się na serwisach społecznościowych, teraz też są równoprawnym źródłem danych, choćby do sondowania opinii publicznej na temat produktu czy polityki rządu. Co więcej, no, coraz więcej formatów danych. W ogóle najszybciej rozwijającą się liczbą danych są metadane. To jest najszybszy skok z roku na rok, jest to wiele większy skok niż samych danych surowych. No i czas. Mimo wszystkich tych coraz więcej, coraz różniej, to dochodzi jeszcze jeden aspekt, chcemy coraz szybciej. Coraz szybciej chcemy mieć wynik przetwarzania naszych danych i coraz szybciej musi pracować to, coraz szybciej nam jest to potrzebne w biznesie. I to właśnie jest najtrudniejszy aspekt, dlatego że z jednej strony jest coraz trudniej, a z drugiej strony wymaganie jest takie same, jak było przedtem, czyli z tego chaosu danych wyciągnąć jakąś informację, bo same dane to nie informacja. Po to, żeby jak najszybciej podjąć decyzję biznesową na tej podstawie. No a jak decyzje biznesowe, to nam się pojawia od razu kategoria oprogramowania Business Intelligence. Na pewno Państwo znacie ten termin. Ogólnie mówiąc, analiza i raportowanie z dużej ilości danych. I klasyczne podejście jest takie, że są jakieś tam źródła danych transakcyjnych, które mają model danych, który przyspiesza transakcje. Natomiast kompletnie się nie nadaje do raportowania na przykład, i to wiecie na pewno, nie jeden z Was miał taką sytuację, że zapuszczenie raportu na serwerze transakcyjnym powodowało, że nikt nie mógł wykonać transakcji. Wszystko wisiało. No bo to wymaga innej struktury. No więc trzeba to przetworzyć. I tu się pojawia moduł ETL, czyli Extract, Transform, Load. Czyli cała sekwencja procedur, które prowadzą do tego, żeby zbudować strukturę analityczną. Hurtownie danych, MART, ostatnio też Operational Data Store, który jest czymś takim pośrednim, który pozwala szybciej udostępnić dane. Tak czy inaczej, mamy tu taki information gap pomiędzy wytworzeniem danych, a udostępnieniem do raportowania.
raportowanie dopiero na tych strukturach analitycznych powstaje. No okazuje się, że to jest problem, tak? Niektóre raporty wymagają jednego dnia, inne dwóch dni przetwarzania na wielkiej ilości danych. Okazuje się, że bardziej skomplikowane przetwarzania powodują, że zamknięcie miesiąca nie może być na przykład w parę godzin po końcu miesiąca, tylko w parę dni po końcu miesiąca. No i jakie jest tu rozwiązanie? Rozwiązaniem jest wirtualizacja danych, która pozbawia nas tego problemu, tego information gap, poprzez stworzenie struktury pośredniej, widoku logicznego, który separuje implementację fizyczną od logicznych wartości, od logicznego modelu danych. Ta wirtualizacja jeszcze dodatkowo ten logiczny widok udostępnia w postaci usług danych, data services. Także umożliwia to łatwe dostosowanie się do zintegrowanie z innymi produktami. I to jest jakby odczyt. I to jest to, co mieliśmy w klasycznym business intelligence, z tym, że szybciej, bez tego information gap. Ale wirtualizacja danych łata też pewną dysfunkcję klasycznego business intelligence, to znaczy zapis. Nie ma mowy w ogóle o zapisie w klasycznym business intelligence. Kto używał na przykład business objects albo Cognos, to wie o tym, że raport to raport, tak? Odczytać, przemyśleć. Natomiast dane są tylko odczytywane ze struktur analitycznych. Tu mamy coś innego, możemy zapisywać. Mamy też w drugą stronę ruch, czyli nie tylko odczyt, ale i zapis. I tu się pojawia właśnie produkt JBoss Enterprise Data Services. Jest to produkt, który bazuje na tym, co jest tu na żółto zaznaczone. To są moduły, które są dostępne w JBoss SOA, czyli w produkcie do Service Oriented Architecture. Mamy tam na samym dole EAP, czyli serwer aplikacyjny JBossa. Później mamy szynę danych, no i mamy usługi UDDI, Beeple Workflow Rules. Mamy jeszcze Developers Studio, JBDS, który umożliwia nam rozwój aplikacji, no i mamy Johna, który umożliwia nam monitorowanie. I na tym wszystkim zbudowane jest Data Services. Data Services w ogóle powstały z projektu TEED, który powstał, wykorzystał wiele rzeczy z produktów kupionych od firmy Metamatrix. Także jest to produkt już dojrzały i stabilny. I z czego się składa? Mamy po pierwsze data virtualization, czyli tutaj mamy ten cały zestaw funkcjonalności, który umożliwia tworzenie tych widoków logicznych. Mamy też sterowniki, które umożliwiają nam podłączenie tych widoków logicznych do zewnętrznych, fizycznych źródeł danych. No i oczywiście musimy mieć repozytorium, gdzie będziemy składować definicję tego modelu logicznego. I tym repozytorium może być, nie musi, ale jest zalecany ModeShape, czyli też znany projekt open source'owy, który JBoss przejął i rozwija. I jest to po prostu content repository zgodne z JCR2. No, a jak to możemy użyć? To jest przykład z Jasper Reports, który jest partnerem Red Hata. Czyli z jednej strony mamy źródła danych, JBoss Data Services udostępnia te źródła danych w postaci logicznych widoków do serwera raportowego Jasper Reports i na tej podstawie możemy tworzyć raporty. To jest jedno z zastosowań. Jakie mamy z tego korzyści? No po pierwsze możemy używać tych samych logicznych widoków albo elementów tych logicznych widoków, czyli szybciej wytwarzamy. Możemy wykorzystywać to też w innych jakby światach obiektów, tak? Czyli w innych zastosowaniach. W związku z tym szybciej realizujemy projekt. Jest też elastyczność, bo to, co
to, co jest jeszcze istotne w tym nowym, wspaniałym świecie, to jest to, że wszystko się szybko zmienia. W związku z tym, jeżeli się zmieni coś w serwerach transakcyjnych, trzeba dostosować później struktury analityczne. To trwa, to jest poważny projekt. Tutaj nam to odpada, jest inne podejście. Po prostu zmieniamy coś w logicznym widoku, on korzysta z nowych danych, jest o wiele prościej, mniej miejsc do poprawiania. Co więcej, umożliwia nam też podpięcie tak właśnie danych z chmury, co w takim klasycznym modelu business intelligence byłoby bardzo trudne. Okej. Dobrze, już mnie tam paganiają, bo już widać, czuć zapach obiadu, więc tylko tutaj to będzie, będą Państwo mieli udostępnione, wystarczy kliknąć i tam są od razu linki do szerszej informacji. Ale pędzę dalej, bo obiad. Data Grid. To jest coś więcej niż cache. Znacie na pewno JBoss Cache, a tu jest krok dalej. To jest rozwinięcie projektu InfiniSpan, znaczy produktyzacja projektu InfiniSpan. Chodzi o dostęp do bazy danych, na przykład Postgresa. Wiadomo, że w którymś momencie wyczerpuje się wydajność rozwiązania i tutaj te pudełka, które są po środku, to symbolizują jakiś serwer aplikacyjny i w którymś momencie już mamy nieszczęśliwych użytkowników. No to pojawił się JBoss Cache, który nam umożliwia nam cache'owanie danych, które z serwera lądują. No ale to też się kiedyś wyczerpuje. I teraz się pojawia się Data Grid, który synchronizuje między cache'ami. I oczywiście jest o wiele lepiej. Co jest istotne? Czym jest ten Data Grid? To jest rozproszona baza danych NoSQL. Jest to typu klucz-wartość, co daje wysoką elastyczność, skalowalność i tak dalej. Co jest ważne, jest to jednolita przestrzeń adresowa, czyli tyle, ile mamy węzłów, tyle możemy po prostu, taką mamy dostępną przestrzeń, jest jednolicie traktowana. Jest wiele interfejsów i cóż tam można by jeszcze... Aha, że jest, można dynamicznie zwiększać ilość węzłów i usuwać. Po prostu mamy zdefiniowane, ile ma być kopii i tyle jest kopii. Mamy na przykład 100 węzłów, a ma być 3 kopie danych. W związku z tym jeden węzeł wypada, na którym była kopia danych, natychmiast jest rekonstruowana na innym węźle. No i tak jak poprzednio, zachęcam tutaj, będzie dostępny ta prezentacja. Kliknijcie Państwo i będzie więcej informacji. Zachęcam, jest to nowy produkt, bardzo nowoczesny i wiele rzeczy, które w JBossie wcześniej były niemożliwe, teraz są możliwe i sprawniejsze. Dziękuję bardzo.